Zadębowej. Są to pierwsze zawody inaugurujące sezon karpiowy na tym właśnie zbiorniku. Również na Dębowej odbywają się Mistrzostwa Polski karpiarzy oraz szereg innych imprez, ale majówka oraz Mistrzostwa Polski to są główne imprezy, które odbywają się na Akwanie Dębowej. Jest to już tradycja. Mistrzostwa Polski już po raz 14 raz będą się odbywały w tym roku, więc naprawdę historia zawodów jest przeogromna. Dzisiaj jest pierwszy dzień zawodów, losowanie. Wieczorem rozlosujemy stanowiska, o 5 rano zacznie się łowienie, sądowanie, o 7 będzie możliwość zarzucenia pierwszych zestawów do wody. Więc no, jest to pełen napięcia wieczór, popołudnie, zobaczymy jak pójdzie nam losowanie. W międzyczasie parę słów o zbiorniku. Dębowa jest akwenem sztucznie stworzonym, czyli starą żwirownią zalaną przez wodę. Jest bardzo duże zróżnicowanie dna, wiele górek, głęboczków. Wiele też jest płycisk, mamy na przeciwległym brzegu plażę widoczną, więc naprawdę środowisko karpia jest bardzo zróżnicowane i sama różnica głębokości powoduje to, że ryby bardzo, bardzo szybko rosną. Dwa, baza pokarmowa. Mnóstwo racicznicy, mnóstwo małży, mnóstwo raków, mnóstwo ślimaków. Okresowo pojawiają się rośliny, więc również ta liczba ślimaków w okresie, kiedy te rośliny są najbardziej rozwinięte, drastycznie wzrasta, co jest wspaniałym źródłem pokarmu dla karpia, czyniąc po prostu przyrosty naprawdę, naprawdę znacznymi i no nieraz łowione są w sezonie sztuki powyżej 20 kg. Woda jest dosyć zimna, jak na maj, początek maja. Woda ma około 13 stopni Celsjusza, więc zawody zaczynają się no dosyć ciężkimi warunkami w wodzie głównie. Ryba nie będzie jeszcze tak bardzo aktywna jak w poprzednich latach, kiedy ta woda miała nawet 15-16 stopni, więc umożliwiało to karpiom już normalne pobieranie pokarmu na dosyć wysokim poziomie. Ale to zobaczymy w trakcie zawodów, jak ryby będą reagowały na pogodę. W tym roku było wpuszczonych niewiele ryb przed zawodami, więc głównie na zawodach będą łowione stare sztuki. No i kunszt zawodników pokaże, czy tak naprawdę są oni przygotowani do tego, by łowić stare ryby, które zamieszkują właśnie akwen Dębowa. Pogoda jest słoneczna. Woda będzie się szybko nagrzewała podczas zawodów, więc no, losowanie będzie swoistą loterią. No, ciężko wytypować w chwili obecnej miejsca, czy postawić na płytkie miejsca, czyli tutaj południową część akwenu Dębowa, która jest za moimi plecami. Tutaj woda nagrzewa się najszybciej, jest z przodu płcizna, za mną, za plecami jest druga płcizna. Bardzo szybko woda się tutaj w tym akwenie nagrzewa, w tej części zbiornika. Wiatr ją miesza, powodując to, że no, ryba bardzo szybko pobiera pokarm. W ostatnich latach, w ostatnich edycjach majówki właśnie w tym obszarze zbiornika i w okolicy dzikiego cypla było łowionych najwięcej karpi. Tutaj woda jest najcieplejsza i tu ryba najszybciej rozpoczyna żerowanie. A tamta północna część zbiornika od miejscowości Kiszka jest zdecydowanie głębsza. Są to bardzo dobre rejony na okres szczególnie jesienny. Średnia głębokość to 4-5 metrów, więc no, predysponują te głębokości tamtą właśnie część zbiornika do połowów jesiennych. Natomiast wiosną, latem głównie pławiane są ryby tutaj w tym kanale. Są głębokie też również tutaj dołki sięgające 6-7 metrów, więc większe sztuki mają też ostoje, żeby sobie spłynąć na głębszą wodę, gdy jakiś większy ruch jest zmożony tutaj kąpielowiczów na wodzie. Więc są płcizny, są górki podwodne, jest pełno pokarmu podwodnego, naprawdę, naprawdę ciekawa część zbiornika, bardzo atrakcyjna dla ryby. Więc losowanie i zobaczymy, co przyniesie nam ślepy los.
zajmowaliśmy stanowisko numer 9. Jest to stanowisko na cyplu, który jest na końcu zbiornika. Bardzo fajne miejsce, dosyć głębokie. Natomiast przy brzegu jest jedna górka i około 120-150 metrów jest cały rząd górek. Bardzo fajne miejsce na amura, na karpia, stare ryby, które mieszkają w dębowej, chętnie pobierają tu pokarm dalej od brzegu, więc no, jest szansa na duże ryby. Nie jest proste miejsce jak na wiosnę, bo jest woda dosyć głęboka, natomiast miejmy nadzieję, że te dalsze górki, które są 100-150 metrów od brzegu oddalone, przyniosą nam brania karpi, jak i amurów. Chcielibyśmy się nastawić w tym roku również na amura, jest fajna pogoda, ma być bardzo gorąco wręcz. W nocy zapowiadane są jakieś burze. Miejmy nadzieję, że one je skuszą amura do żerowania i naprawdę go mocno pobudzą. Więc przygotujemy większą porcję kukurydzy, postaramy się jedną górkę wytypować typowo na amura, płytszą, jeżeli znajdziemy. Postawimy typowo na amura, zasypiemy ziarnem, kukurydzą głównie, troszeczkę ją dopalimy, pokażemy to później. Myślę, że postawimy na dobry smak owocowy i to przyniesie efekt. Miejsce ogólnie bardzo fajne. Jest dzień poprzedzający zawody. Czas na przygotowanie ziaren, które będziemy używać jako zanętę na zawodach. Musimy zrobić to wcześniej, ponieważ ziarna trzeba namoczyć. Muszą mieć czas odpowiednio, żeby wchłonąć tą wodę. Musimy je potem przygotować, ugotować i wtedy one dopiero nadają się do nęcenia. Będziemy używać na zawodach kukurydzy. Kukurydzę musimy moczyć minimum 12 godzin. Minimum 12 godzin musimy ją zamoczyć. Doba to już jest maksymalny czas. Więc kukurydza będzie podstawą. Nastawimy się też na amura. Zobaczymy, czy będzie żerował. Ma być ciepło. Więc ziarna kukurydzy będą bardzo ważne. W czasie zasiadki jeszcze je odpowiednio dopalimy. Troszeczkę zaromatyzujemy. Ale pokażemy to już, jak będziemy nad wodą. Ponieważ teraz najważniejsze jest, żeby je namoczyć. W odpowiedni sposób ugotować, żeby były miękkie. Kolejnymi ziarnami, jakie będziemy stosować, jest ciecierzyca. Ziarna dosyć popularne na zachodzie, w Polsce niedoceniane przez karpiarzy. Naprawdę bardzo dobre ziarna, dosyć grube, nie jest to drobne ziarno, więc nie ma też obawy, żeby drobnica je namiętnie wybierała. 20% białka, naprawdę warto stosować, bardzo dobre, dobrze wchłaniają aromaty, więc można je w jakikolwiek sposób dopalić boosterem, dipem. Bardzo dobrze wchłoną ten aromat, nabiorą to do środka głęboko, więc stają się wtedy świetną przynętą również na włos. Podstawą jednak zanety będą ziarna oleiste. Głównie mieszanka konopi i rzepiku. Bardzo fajnie pracują w wodzie, bardzo fajny kolor, bardzo duża zawartość tłuszczu. Długo, naprawdę długo unosi się ten tłuszcz do powierzchni i wabi doskonale ryby, nawet przepływające nad dnem, a nie przepływające blisko bezpośrednio dna. Więc bardzo dobre ziarna jako podstawa, idealne. Każdy z ziaren wsypujemy do wiaderka w porcji, jaka będzie nam potrzebna. Na końcu cieciorka. Ziarna zalewamy wodą. Teraz pojawia się wiele pytań, jaką wodą. Niektórzy zalewają po prostu ją wodą z kranu. Ja mam tą możliwość, że na działce mam studnię głębinową i zawsze sobie nabieram wodę z tej studni. Nie ma zawartości chloru, jest bardzo naturalna. Można skorzystać z wody łowiska, jeżeli mamy niedaleko wodę, na której łowimy. Można nabrać sobie wodę, przywieźć do domu i wtedy to jest idealna woda, żeby zalać ziarna. Ziarna zalewamy. Na początku wystarczy, żeby woda po prostu zakrywała te ziarna. I do zalanych ziaren dodajemy sól morską. Najprostszy składnik, bardzo efektywny. Ryby, zwłaszcza wiosną, potrzebują soli mineralnych. To jest bardzo ważne, żeby wiosną dostarczyć rybom soli mineralnych, ponieważ dzięki tym solom mineralnym ryby aktywują swój układ trawienny, który przez zimę był bardzo spowolniony, który praktycznie nie funkcjonował, ponieważ te okresy żerowania były bardzo krótkie. Dlatego sól morska dodana do ziaren wzmocni smak i zapach tych ziaren. Dodatkowo
nasączą się ziarna solami mineralnymi w niej zawartej i to doskonale dopali nasze ziarna i sprawi to, że one będą jeszcze bardziej atrakcyjne dla ryb. Więc do naszych ziaren dosypujemy soli morskiej. Około garść na 3-4 kilo ziaren, garść soli w zupełności wystarczy. Nie wiem, czy zastanawialiście się, dlaczego wiosną zwłaszcza kukurydza z puszki jest tak bardzo atrakcyjna dla ryb, dlaczego ją tak zbierają ryby i chętnie pobierają. Nawet te duże karpie. Zauważyłem na kamerze podwodnej, że nawet duże karpie zbierają kukurydzę z puszki, mimo że są to drobne ziarenka. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy zerknąć na puszkę i przeczytać skład. Ziarna kukurydzy, sól i cukier. Sól i cukier powoduje to, że ziarna są naprawdę bardzo atrakcyjne, są bardzo odżywcze dla ryby. My tak samo, w czasie gotowania dodamy jeszcze cukru do tych ziaren albo miodu, jeżeli ktoś ma, ale miód jest droższym rozwiązaniem, natomiast wystarczy około 2-3 garści cukru na takie wiaderko ziaren w połączeniu z tą solą, stworzy się doskonała zalewa, które ziarna będą wpijały tą zalewę i w wodzie po wrzuceniu będą doskonale pracowały, te sole mineralne, cukry będą wypłukiwały się w wodzie i doskonale będą wysyłały sygnał do ryby, że tu jest atrakcyjny pokarm, który zawiera bardzo dużo soli mineralnych, co jest z wiosną bardzo potrzebne rybom. Wystarczy od czasu do czasu, jak moczymy ziarna, je przemieszać. Sól się bez problemu rozpuści w tych ziarnach. Potem w czasie gotowania dodajemy tylko cukier. Ja gotuję ziarna może troszeczkę w specyficzny sposób. Stawiam ziarna po prostu na gaz do garka i po zagotowaniu się ziaren, gdy one już wrzą, trzymam je na gazie, na zmniejszonym troszeczkę gazie, trzymam je około 15 minut. 15 minut gotowania, po tym okresie dolewam wrzątku do pełna, żeby ziarna były zakryte i garki przykładam do koców. Zawijam po prostu te garki w koce, pozostawiam na całą noc. Dzięki temu ziarna po prostu jeszcze dochodzą, wpijają wodę i są bardzo, bardzo miękkie. Wiosną to jest bardzo, bardzo ważne, naprawdę, żeby te ziarna były miękkie i szybko strawne dla ryby. Więc pamiętajmy o tym, bardzo dobry sposób, polecam. Jest pierwszy dzień zawodów, 7 rano, stanowiska już mamy rozstawione częściowo. Na wodzie są markery głębokości około 4 metrów jest na łowisku, więc czas na przygotowanie zanęty. Zaczniemy od ziaren. Kukurydza gotowana, ciecierzyca. Bardzo fajnie się gotowały. Oraz konopie z rzepikiem. Są już gotowe, czas je dopalić. Jako boostera będziemy używać po prostu prostej, najprostszej bazy, jaka istnieje do aromatyzowania ziaren. Czyli woda z miodem oraz wybrany aromat. Tutaj mamy ananasa. Ananasem zalejemy kukurydzę. Niewielka porcja wystarczy, jest jeszcze wczesna wiosna, aromaty bardzo mocno rozchodzą się w wodzie. Ciecierzycę zalejemy truskawkowym boosterem. Teraz wystarczy wymieszać ziarna i wszystko jest gotowe. Taką aromatyczną zanętę rozsiejemy szeroko pod markerami. Postaramy się zwabić amury. Widzieliśmy odchody amura na wodzie, więc myślę, że ziarna okażą się skuteczne. Natomiast konopie i rzepik wrzucimy do wody w takiej postaci czystej, jakiej są. Olej, aromat, który jest w zalewie po gotowaniu konopi, jest idealnym atraktorem. Nie trzeba go naprawdę niczym dopalać. Płyniemy. Thank you.
Łowienie na zawodach jest bardzo specyficzne. Nie jest to standardowe łowienie takie, jakie większość z nas stosuje w czasie swoich normalnych zasiadek. Mamy mnóstwo drużyn, na małej obszarze jest skupionych mnóstwo miejscówek, również na wodzie. Przez to zanęty w wodzie jest naprawdę olbrzymia ilość i karpie mają mnóstwo pokarmu do wyboru i ciężko im też jest zdecydować się na jakąś konkretną miejscówkę, żeby pobierać po prostu tą zanętę, którą wrzucają zawodnicy. Dlatego na zawodach jest ważne to, żeby zanęta była naprawdę mocno wyróżniająca się, mocno pracująca i pozostawała smugę zapachową przy dnie. Dzięki temu nawet jeżeli drobna ryba pozbiera nam całe zanętę, pelet, ziarno kukurydzy, inne ziarna, jakie stosujemy z dna, niech ta smuga zapachowa chociaż zostanie na dnie i gdy wpłyną inne karpie, w tą miejscówkę po prostu natrafią na ślad pokarmowy, być może zostaną, będziemy mogli je skusić do prania. Jest wiele sposobów, by to zrobić. Są różnego rodzaju boostery, glagi, dipy. Natomiast prostym sposobem, który ja osobiście stosuję, głównie w czasie zawodów, jest po prostu aromatyzowanie ziaren w taki sposób, żeby one na dnie tworzyły chmurę smakowo-przymiętową. Jak to zrobić? No najprostszym sposobem jest użycie mleka słodzonego w puszce. Mleko jest świetnym nośnikiem aromatów. Dodatkowo słodzone mleko, które tu mamy w tej wersji, podnosi wartość kaloryczną również ziaren, jak i smakową. Dzięki temu ziarna mają świetny smak, mleczny bardzo. Cukier zawarty w tym mleku dodatkowo je słodzi, czyniąc je bardziej atrakcyjnym dla samych karpi, jak i amurów. Wiosną to też jest ważne, żeby zanęta słodka była, wtedy ryby mają większą dawkę energii, ten cukier chętnie pobierają i jest dla nich bardzo atrakcyjny. Więc zwykła puszka mleka słodzonego naprawdę potrafi zdziałać cuda. Samo mleko już jest bardzo atrakcyjne, natomiast warto do mleka, jeżeli wymieszamy je z ziarnami kukurydzy, dodać jakiś wybrany przez nas aromat, tudzież booster, dodatkowy aromat, który chcemy wprowadzić również do ziaren, nie tylko ten mleczny, chociaż jak wiadomo mleczny smak też sprawdza się na wielu łowiskach. Dodatkowy aromat może podnieść walor odżywczy, odżywczy może nie, ale walor smakowy naszych kulek czy kukurydzy, doskonale będzie wabił ryby, więc jak przygotować takie ziarna? Bierzemy mleko słodzone w puszce, otwieramy je i zalewamy ziarna. Mleko stopniowo wlewamy do ziaren ugotowanych z kukurydzy. Mleko jest bardzo gęste. Natomiast świetnie się rozpuszcza. Gdy wlejemy mleko do kukurydzy, wystarczy ją wymieszać. Widać, że mleko zaraz obtacza wszystkie ziarna, okleja. I po wrzuceniu do wody mamy całą warstwę wody, od samej powierzchni do samego dna, pokrytą mlecznym smakiem, mleczną ścieżką, które karpie i amury uwielbiają. Myślę, że dość za pół puszki na około 5 kg ziaren będzie wystarczająca. Wystarczy teraz wszystko dobrze wymieszać. Ziarna idealnie są dosłodzone, pokryte w mleku. Teraz pokażę Wam efekt pracy mlecznej kukurydzy. Piękna smuga do samego dna, aż do samej powierzchni. Prądy wodne rozprowadzą ten zapach po dnie, przy samym dnie, jak widać, od powierzchni do samego dna, więc każda ryba przypływająca w pobliżu na pewno natrafi na smak naszej kukurydzy.
efekt elastyczności do mojego zestawu końcowego. Jest kilka sposobów na to. Można dowiązywać elastyczne materiały do samego przyponu, zakładać rurki silikonowe na przypon, tworząc tak zwany bungee rig. Natomiast takie rozwiązania miały zasadniczy minus, w zasadzie bardziej wyolbrzymiały ten przypon na dnie. Gumki wszelkie silikonowe, elastyczne zatrzymywały powietrze w środku, przez co po prostu stawały na dnie, wyolbrzymiały się jakoś, nienaturalnie się układały na dnie, po prostu gdzie prezentowałem tą przynętę. Kombinując zimą, wpadłem na pomysł, żeby wprowadzić elastyczność zestawu przy ciężarku, a w zasadzie bezpośrednio w ciężarku, co pozwala dodatkowo zakamuflować wszystko. No i stwarza, że praktycznie zestaw nie różni się niczym od standardowego zestawu. Tutaj mam przygotowany taki zestaw właśnie. Pokażę, jak on działa. Kawałek rurki elastycznej, którą wykorzystują spławikowcy do tyczek, jest wprowadzona w środku ciężarka centrycznego. Rurka w takim ciężarku powinna być sztywna. Gumkę elastyczną mocujemy do krętlika, dalej jest szybko złączka, koralik gumowy oraz standardowy zatyczka do ciężarków. Dzięki temu, że jest ta gumka, ryba przy braniu ma elastyczność. Zestaw jest elastyczny, łatwiej zapina rybę. Dotychczas, jak stosowałem ten zestaw, 100% zacięć było w dolną wargę. Świetnie przenosi przypon ciężarka przy zacięciu, więc ryby się fajnie zapinają. Wszystkie brania są widoczne. Dodatkowo przy holu zestaw posiada elastyczność, dzięki temu ryba się nie spina. Cały czas przy gwałtownych szarpnięciach jest po prostu efekt amortyzacji, więc bardzo ciężko rybie jest się pozbyć ciężarka. Natomiast jeżeli ryba mocniej szarpnie ten zestaw, gumka, która jest w środku wprowadzona, ja pokażę może, jeżeli ryba bardzo mocno szarpie zestaw lub też zestaw grzęźnie w zestawie, wystarczy go mocno naciągnąć, gumka wtedy się uwalnia i zestaw mamy przelotowy po prostu. Bardzo proste rozwiązanie, bardzo skuteczne i wspomaga zapięcia dużych karpi przede wszystkim, które pobierają pokarm i po ukłuciu się nie uciekają. Bardzo efektywne, gorąco polecam, bardzo proste rozwiązanie. Kolejny dzień zawodów. Na stanowiskach padają pojedyncze ryby. Naprawdę tylko niewiele stanowisk łowi. Nasze przypuszczenia co do amura niestety nie potwierdziły się. Mimo wysokiej temperatury nie żeruje najlepiej. Więc odpuścimy totalnie ziarna i totalnie skupimy się na karpie w chwili obecnej. Ponieważ z tego byli sędziowie. Pokazali nam wyniki. Z tego co widać, to najwięcej po prostu pada karpi. Są to pojedyncze, duże sztuki, więc w związku z tym, że nie było zarybienia przed zawodami w tym roku dużą ilością karpia, wpuszczono niewielką ilość po prostu świeżej ryby. Ona nie żeruje i szybko się rozeszła po całym zbiorniku, więc jest problem, by regularnie łowić karpie, te wpuszczane zwłaszcza. Więc nastawimy się typowo na stare ryby, stare karpie, które są tu w Dębowej i musimy łowić pojedyncze, duże sztuki. Dlatego nastawimy się typowo na łowienie karpia i to dużego karpia. A z racji tego, że woda jest jeszcze zimna, nasze kulki postaramy się trochę dopalić. Użyjemy do tego mączek rybnych LT94 i Enzyme Fish oraz specjalnego dodatku do kulek GLM. Jest tu ekstrakt z małży, kilka innych ciekawych rzeczy. Więc postaramy się przygotować naszą zanętę, żeby zwabić karpie po prostu i złowić chociaż jedną, dwie sztuki, bo to pozwala już objąć chwilę obecnej prowadzenia. W wiaderku mamy pokruszone, pocięte kulki, część jest całych. Tu jest GLM. Do tego dodamy halibuta 20 mm. Halibut 16. Pelet gielem.
mieszamy wszystko razem. I dodajemy glak. Też gielem. Teraz wystarczy już wszystko wymieszać. Jak widać, pelet i kulki pokryte są już glagiem. Wszystko jest mokre. Poczekamy sekundkę, niech to wszystko ładnie wpije. Wymieszamy raz jeszcze. Teraz dodajemy garść mączki rybnej. I ekstrakty z małża. No wszystko mieszamy. Kulki i pelet są pokryte tymi dodatkami sypkimi, które dodaliśmy. Natomiast teraz, jeżeli poczekamy, glak w połączeniu z tymi wszystkimi mączkami, które dodaliśmy do kulek i peletu, stworzy taką pastę, która bardzo, bardzo mocno i bardzo szczelnie oblepia pelet, oblepia kulki, dzięki temu wydłuża ich pracę na dnie. Teraz z tego wiadra będziemy brali po prostu kulkę, dodatkowo jeszcze oblepiali ją tą pastą i zestaw posyłamy do wody. Bardzo dobra taktyka, bardzo długa praca kulek. Analogicznie w ten sam sposób przygotowałem sobie również kulki ochotkowe z peletem. Postawimy tylko na dwa smaki, GLM i ochotka. Będą to bazowe nasze smaki w chwili obecnej. Na nich się skupimy i po prostu postaramy się wydłubać jakiegoś karpia. Tutaj kulki i pelet ochotkowy dociągnę po prostu glagiem ochotkowym. Są to kulki w płynie, bardzo dobry dodatek na wiosnę i nie tylko. Dodaje energii kulkom. Dodatkowe płynne pokarmy zawarte w tym dodatku świetnie wabią rybę z dużych odległości, a to nam jest dzisiaj potrzebne. Zawsze glag mieszamy przed użyciem. Otwieramy. Doskonała zanęta dopalona na dużego karpia. By sprawić, żeby nasza przynęta na dnie była jeszcze bardziej atrakcyjna, wykonamy prostą pastę, którą będziemy oblepiać kulki nasze przynętowe. Pasta będzie pracowała, ona jest miękka, będzie się wypłukiwała. No, karpie szybciej powinny pobierać taki miękki właśnie pokarm, który będziemy im serwowali. W tym celu mączki wcześniej, które pokazywałem, czyli ekstrakty z małża i mączkę rybną, oraz LT94 mieszamy sobie w pudełeczku. Do tego dodajemy dip gielem. Oraz glak, którego wcześniej również używaliśmy. Są to kulki w płynie. Bardzo dobry dodatek, który podniesie nam tutaj wartość odżywczą. Wszystko mieszamy. Składniki już się łączą. Powoli zaczynają się tworzyć w jednolitą masę.
aromat niesamowity, naprawdę. Wszystko trzeba dobrze wyrobić, aby nam się dobrze połączyły wszystkie składniki tutaj, które mamy. O, już się łączą. Po chwili uzyskujemy plastyczną masę, którą możemy formować. Kawałek takiej pasty bierzemy, oblepiamy kulkę przynętową, oblepiamy ciężarek. Możemy koszyk do metody również zastosować i go oblepić. Natomiast my skupimy się na oblepieniu kulki i ewentualnie ciężarka, by zwabić ryby po prostu efektem smużącym i tymi drobinkami, które tu się będą wypłukiwać. Powinniśmy skusić karpia po prostu do brania. Pastę zostawiamy na 10-15 minut, żeby wchłonęła wszystkie składniki, żeby te składniki się połączyły w jednolitą masę. Wtedy uzyskamy plastyczną pastę po prostu, którą będzie nam bardzo, bardzo łatwo obklejać nasze przynętę, tworząc ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla karpi. Po 15 minutach nasza pasta i kulki, które wcześniej zasypowaliśmy tymi ekstraktami i mączkami, są już gotowe. Jak widać, doskonale połączyły się składniki, oblepiły wszystko, wszystkie składniki, które były w wiadrze, pelet, halibut, GLM, kulki. Stworzyła się taka warstwa, która w wodzie będzie się długo wypłukiwała. Woda jest jeszcze zimna, więc ona będzie powoli pracowała. Doskonale wabiąc ryby, te drobinki wszystkie będą się wypłukiwały, tworząc taką smugę na dnie, którą prąd wody będzie po prostu dalej wypłukiwał, wabiąc ryby z daleka. Teraz wykorzystamy naszą pastę. Bierzemy kulkę, którą chcemy użyć jako przynęty. Odrobinę pasty. Wciskamy kulkę w pastę i palcami oblepiamy ją w koło. Już obklejmy w miarę dokładnie kulkę pastą. Wystarczy ją wziąć w dłonie. Jak zwykłe kulki kiedyś, gdy nie było rolerów, wyrolować w dłoniach i po chwili mamy gotową przynętę, która jest bardzo atrakcyjna dla ryb. Ona ma dosyć dużą średnicę, pasta na dnie natomiast się wypłucze, będzie bardzo atrakcyjna dla karpi.
zawodach bardzo ważne jest to, żeby zestaw nasz leżał na dnie niesplątany. W naszym prywatnym łowieniu, takim standardowym, codziennym, też to jest bardzo ważne. Natomiast na zawodach no, jest to sprawa priorytetowa, ponieważ liczy się każda praktycznie minuta, kiedy zestaw efektywnie leży w wodzie. A ważne jest też, żeby zanęcone było punktowo na ten zestaw, żeby te karpie faktycznie w jakiś sposób potrafiły szybciej namierzyć naszą przynętę i dzięki temu szybciej brały po prostu kulkę, którą stawiamy razem z hakiem. To jest bardzo, bardzo ważne na zawodach, no po to są zawody, żeby po prostu szybko łowić ryby. Jedną z takich metod, po pierwsze punktowego nęcenia, po drugie bezpieczeństwa naszego zestawu i nie plątanie się go na dnie, jest użycie materiałów PVA. Można zrobić siateczkę, można zrobić woreczek, na przypon ją założyć, przyciągnąć przypon przez siateczkę, przez woreczek. Można po prostu do haczyka zaczepić woreczek. Dodatkowe obciążenie powoduje to, że po prostu przypon jesteśmy w stanie rozprostować na dnie, on się nie plącze, czy nawet przy rzucie doskonale się zestaw cały wyważa i nie plącze się. Natomiast jest jeszcze jedna możliwość, bullet. Bardzo proste, bardzo efektywne. Pałeczek bulletu zakładamy na przypon. Tutaj mamy taki gotowy zestaw. Wystarczy pszczelinę, która jest w bullecie, wcisnąć hak. I tu od tej strony, gdzie jest miejsce zrobione, naciągamy po prostu bullet na zestaw. Dociągamy. Gdy wszystko jest gotowe, zestaw w taki sposób prezentuje się na dnie. Jest to bardzo efektywne. Gdy bullet się rozpuszcza na dnie, tworzy się kubka pokarmu, która maskuje haczyk. Powoduje to, że on się nigdy nam nie zaplączy o żadną roślinność. Jeżeli dalibyśmy tutaj na końcu przynętę pływającą, a wtedy mamy idealną prezentację nad pokarmem, po prostu kulki, przynęty, która pływa i to jest niesamowicie atrakcyjne dla ryby, ponieważ kubka pokarmu akurat na jedną porcję, żeby wessać to do pyska po prostu ryby i przynęta atrakcyjna, czy kolorem ją możemy wyróżnić, czy pływalnością, czy innym smakiem niż zanęty. Bardzo dobry sposób, pozwala unikać plątania się zestawów, mamy 100% gwarancji, że zestaw leży idealnie na dnie. Dodatkowo atrakcyjność zwiększamy naszej przynęty poprzez tą porcję pokarmu wysokoproteinowego, który tutaj mamy. Teraz włożę zestaw do wody i pokażę Wam, jak to się rozpuszcza na dnie, jak się przypon układa i jak bardzo jest to efektywne.
Pierwsza mura. O, a ja napisałem kart. A tu mura, tylko zasuńcie go od razu. Te boki, jak włożysz go od razu boki zasuń, bo tak ohyda to będzie skakać. To jest coś podobnego do Mariusza. On też skacze i skacze, a nigdy tu też... Słowa nie dotrzymuje. Dostałeś? Widziałeś? Należało cię. Tak. Stefan, położyłeś mu? Tak. Dawid, nie pójdź się Mariuszowi. Rodeczek. O, jest. Czaskaj, czaskaj. Na wagę najlepiej, Dawid, jak mi złapał, wiesz? Odwróć się, Marek. Mariusz. 13. 290. Masz. Zgadzam się. Gdzie mam? To? Tak, he? 13290. Jest 13290? Dobra. Dzięki. Sesja zdjęciowa. Macie go wodą? Jedziemy. Jedna kamur ma swoją moc. Żywa torpeda. 13. Ale niżej właśnie, bo się na nie dopada. Jakby tej długości był kark, to by było. Jak trochę do przodu? Ale jakbyś go bardziej jeszcze wyprostował. Ostrowego? Tak. O, to jest... Co? Dobra, koniec sesji zdjęciowej, bo on dostanie zawału. A Mariusza zobaczył, to już w ogóle. Czy ty wiesz, jak mu się będzie śnił po nocach? No, coraz dalej się śnił to oddalę. 2.15, 13, tu 13. Tam jest 12, jedni mają drugi mały. 7 to się mało. To ile ma drużyna, która prowadzi? Ile ma drużyna, która prowadzi? 44, ponad 45. 7, nie? 45 mają. No co, karpie czy amury? 43. Karpie, amury? To mają same karpie. I jakiego karpie im jednego chcieli? Mają na tu żaglówką? A czemu, co to był za koleś? Dlaczego on pływa w ogóle? Mają na siódemce. A dlaczego on pływał? 960. No pytam właśnie. 450, 15 570 i 15 610. Mamy piękny poranek. Wczoraj Arkowi udało się złowić amura 13200. Było dużo zamieszania, potem ważenie.
Nie było czasu nic powiedzieć, dlatego dzisiaj Arek w kilku słowach opowie, jak złowiła Amura i na co go złowiła. Dokładnie. Amur padł na tym pierwszym stanowisku tutaj wynęconym. Blisko mamy markera położonego, około 80 metrów od nas. Nęcone było łowisko 80% ziarnami. W skład wchodziły ciecierzyca, kukurydza, konopie, trochę peletu i trochę kulek, ale ogólnie to było łowisko wynęcone typowo pod Amura. Przynęta, na którą Amur się skusił, to była ciecierzyca. Dwa ziarenka ciecierzycy podbite piapianką, tak żeby prezentacja była naturalna i to akurat zaskutkowało. Teraz krótko pokażę przypon. Przypon to zwykły sztywniak na fluokarbonie. Haczyk to jest rozmiar 4 Hutchinsona. Włos miękki, tak żeby naturalnie się prezentowało. Dwa ziarenka ciecierzycy podbite pianką. Do tego zastopowane małą śrucinką, żeby tylko ta ciecierzyca się podnosiła, a nie cały włos. Tak jak mówiłem, zwykły sztywniak na fluokarbonie i to wszystko. Taktyka na Amura sprawdziła się, złowiliśmy jedną sztukę, a natomiast majówka ogólnie bardzo ciężka, bardzo słaba, mało ryb jest złowionych, pojedyncze stare sztuki, stare ryby, które mieszkają tu w Dębowej, są łowione, więc nastawiliśmy się w chwili obecnej na karpie. Mamy zmienione miejsca, troszeczkę bliżej markery cofnęliśmy, w związku z tym, że wczoraj cały dzień wiało do brzegu. Zauważyliśmy, że ryba idzie z wiatrem. Tutaj sąsiedzi mieli dwa brania w ciągu dnia. Jednego karpia wyjęli, jednego spieli. Naprawdę ryba podąża za wiatrem. Zwłaszcza ta stara, która jest nauczona tego zbiornika, doskonale go zna i wykorzystuje te walory, które wiatr sprawia i wypłukuje pokarm zna. Dlatego w chwili obecnej mamy troszeczkę bliżej markery. Będziemy nadal na jednym markerze u Arka próbowali złowić Amura. Nęcimy tam ciecierzycą. Dalszy marker od brzegu. Pelet, kulki, które wczoraj przygotowaliśmy i łowimy karpie. Zobaczymy, co będzie. Ogólnie dzisiaj jedna ryba tylko padła po porannym ważeniu. Jesteśmy w grze, wszyscy mają szansę jeszcze stanąć na pudle. Niewielkie różnice wagowe są, jedno stanowisko tylko odjechało, 50 kg ryby mają. Dosyć regularnie mieli brania, natomiast w chwili obecnej też już nie mają odjazdów. Więc zobaczymy, co się będzie działo. My konsekwentnie będziemy swoją taktykę stosowali i zobaczymy, co się złowi. Dla osób, które chciałyby wystartować w zawodach karpiowych, a nigdy tego nie robiły, mam kilka prostych wskazówek, które chciałbym teraz przekazać. Co robić, czego nie robić. Przede wszystkim nie przeszkadzać innym w łowieniu. Znaleźć swoje łowiska. Bardzo dobrze wysondować sobie nasze miejscówki, nasze stanowisko. Opłynąć w koło, wzdłuż, wszerz. Żeby było wiadomo, co jest po prostu na dnie. Mniej więcej ustalić te trasy wędrówek karpi. To jest najważniejsze. No i oczywiście namierzyć potencjalne żerowiska, naturalny pokarm. To nam ułatwi łowienie. I spowoduje to, że będziemy mogli skutecznie wykorzystywać brania, o ile one w ogóle nastąpią. Pierwsza podstawowa rzecz, jeżeli jedziemy na daną wodę, na zawody, na wodę zwłaszcza, na której nigdy nie byliśmy, musimy zdobyć jak najwięcej informacji o łowisku, o miejscach żerowania karpi, w zależności od pory roku, czyli musimy dostosować nasze miejsca do czasu rozgrywania zawodów. Przede wszystkim do tego wykorzystujmy internet. W internecie jest mnóstwo informacji na temat wszelkich wód, łowisk. Można na forum zapytać o daną wodę, dane łowisko, o miejsca, przynęty. Przynajmniej w przybliżonym sposób, bo pewnie 100% informacji nie otrzymamy zwrotnej. Natomiast przybliżone wskazówki jesteśmy w stanie wykorzystać, dostosować do naszych potrzeb, do zawodów i do łowienia. Gdzie szukać jeszcze informacji? Możemy po prostu na geoportalach, jakichś stronach, gdzie widać łowiska ze zdjęć satelitarnych, z satelity, starać się wytypować płytsze rejony zbiornika, głębsze.
Jest to bardzo ważne. No, najprostszą metodą jest po prostu przed zawodami jechać na daną wodę, na dany zbiornik, porozmawiać z miejscowymi wędkarzami. To jest skarbnica wiedzy, może nie stuprocentowej, ale przynajmniej dadzą nam wskazówki, gdzie dana ryba w danym momencie jest mniej więcej, gdzie były ostatnio brania, więc to nam pomoże ustalić po prostu najlepsze miejsca. A wiadomo, no, losowanie jest najważniejsze, więc mając tą wiedzę, mając mapkę przy losowaniu, jesteśmy w stanie wybrać odpowiednie miejsce, a przynajmniej optymalne pod względem tego, by na zawodach no, zająć jakąś przyzwoitą pozycję. Co dalej robić, gdy już mamy wylosowane miejsce? Wiadomo, rozstawiamy stanowisko i to też jest bardzo ważne, zwłaszcza na zawodach. Wszystkie rzeczy musimy mieć zorganizowane, żeby po prostu poruszać się płynnie. To jest standard w zasadzie nawet na prywatnym łowieniu, ale na zawodach szybkość ma jednak znaczenie. Nie powinniśmy niczego szukać. Wszystko powinno być pod ręką, zwłaszcza zanęta, zwłaszcza przynęty, przypony. Lepiej zrobić w domu kilka przyponów też na zapas, ewentualnie jeżeli warunki łowiska wymagają innych przyponów, też na zapas kilka zawiązać, żeby w nocy, czy po braniu, czy po jakiejś spince, złamaniu haka, zerwaniu przyponu, zawsze mieć jakiś gotowy przypon, żeby szybko założyć przynętę, do tego jakieś PVA i do wody zestaw, więc dołowimy dalej jak najszybciej. Teraz może to są takie najważniejsze wskazówki dla osób, które chcą zacząć łowić na zawodach. To jest podstawa. Przede wszystkim wiedza o zbiorniku, wiedza o rybach, wiedza o przynętach i zanętach, które powodują to, że ryby po prostu zawitają na naszych matach. Teraz może troszeczkę o taktyce, jaką przyjąć po prostu na zawodach. Musimy mieć jakąś taktykę razem ze swoim partnerem, ustalmy co będziemy robić, jak będziemy robić. Tą taktykę no, najlepiej już po części obmyśleć w domu, natomiast po sądowaniu to jest kluczowy moment, żeby po prostu ustalić jaką taktykę się przyjmuje, konsekwentnie ją stosować, realizować. To jest podstawa, żeby mieć taktykę i żeby ją realizować. Jeżeli będą zmiany na łowisku, zaobserwujemy jakieś zmiany u ryb, dostosowujmy taktykę do tego, natomiast skutecznie ją realizujmy i trzymajmy się jej, bo to jest naprawdę bardzo ważne i podstawowe. Łowienie na oślep no czasami może przynieść jakąś pojedynczą rybę, nawet większą, natomiast wiadomo, jedna jaskółka wiosny nie czyni, dlatego miejmy taktykę, konsekwentnie ją realizujmy, to nam pozwoli łowić sukcesywnie ryby regularnie, a to jest na zawodach najważniejsze, żeby mieć po prostu regularność i kilkanaście brań, co tworzy wynik po prostu. Gdy już przypłyniemy na łowisko, wysądujemy sobie tą wodę, zanęta, przynęta. Zacznijmy od zanęty. Na pierwsze nęcenie nigdy staram się nie przesadzić, ponieważ wiadomo, no wszyscy rzucają masę pokarmu i zauważyłem taką tendencję na zawodach, że jeżeli sąsiad wysypał wiadro, no to już my staramy się wysypać dwa wiadra. Im więcej, tym lepiej. Natomiast no, to jest bardzo zła taktyka, bardzo zła metoda. W chwili obecnej na tych zawodach, na tej majówce, po 3 dniach mamy złowione 120 kg ryby. W zeszłym roku było już ponad 600 kg, więc wiadomo, jak to żerowanie w danym roku może się zmienić i jak duża porcja zanęty może nam zaszkodzić, ponieważ nigdy się nie da usunąć zanęty z łowiska, którą wrzuciliśmy. Jeżeli coś wrzucimy w nadmiarze, to albo musimy czekać, a drobnica to zje, albo przypłynie karp amur i to wyczyści, a wiadomo, jeżeli ryba nie żeruje, wpłynie na dużym obszarze, jeżeli mamy wysypaną dużą porcję zanęty, ryba się naje, jeżeli jest taki słaby okres żerowania i po prostu odpłynie dalej, będzie stała przy dnie i będzie sobie to trawiła, a my nie będziemy mieli brań i to jest najgorsza z możliwych po prostu sytuacji. Dlatego zacznijmy rozsądnie, wykorzystujmy dużo peletów. Jeżeli ktoś chce, można wykorzystać zanętę sypką, aczkolwiek można bardzo na tym dużo stracić, ponieważ drobnica nam nie da żyć wtedy. Więc ja przede wszystkim preferuję pelety w różnych średnicach, różne rodzaje. Najlepsze są mieszanki do PVA. Tam jest masę peletów o różnych średnicach, które pozwalają na długą pracę zanęty. Każdy pelet ma swój czas rozpuszczania. Wsypując taką porcję z halibutem, na przykład 20-21 mm, gwarantujemy sobie to, że 24 godziny na dnie mamy pracującą zanętę, mamy coś, co jest w stanie wabić karpia i skusić go do brania. Bardzo ważne. Pelety możemy dopalać wszelkimi boosterami, glagami, dipami. Co chcemy, jaki efekt i smak chcemy uzyskać, to możemy dodać do peletu. Możemy również dodać tuńczyka z puszki. Bardzo dobry dodatek. Taki pelet z tuńczykiem możemy pakować do PVA. Świetny na wiosnę. Uważajmy tylko, żeby olej po prostu nie spowodował to, że PVA nam się na dnie nie rozpuści.
bardzo dobra taktyka z peletem i z kulkami, więc serdecznie ją polecam. Jest to najlepszy sposób na karpie. Duża porcja peletu, niewielka ilość kulek całych, pokruszonych, albo jeżeli dajemy całe, to w różnych średnicach 16, 18, 20, jakie chcemy. I taka taktyka jest naprawdę skuteczna i pozwoli nam łowić również duże ryby, które na wodach są po prostu, na zawodach są bezcenne. Co do taktyki jeszcze, jedno miejsce zawsze staram się postawić na amura, nęcę tam intensywnie ziarnami. Jest to bardzo dobra metoda, jeżeli amur bierze, czasami karp jest na tyle chimeryczny w braniach, że bardzo ciężko jest go skusić na zawodach z racji tego, że jest duża porcja zanęty w wodzie wrzuconych przez różne drużyny. Karpie mają masę pokarmu, naturalnego i sztucznego przeważnie, który my im dostarczamy. Dlatego no, to jest bardzo, bardzo trudne złowić regularnie duże ryby na zawodach, zwłaszcza karpie, kiedy one nie biorą. Natomiast amur jest na tyle dziką rybą, jak ja ją określam, że no zawsze wpłynie, zawsze jest w stanie coś zebrać z dna. Dlatego jedno miejsce, najlepiej najpłytsze, które mamy w naszym sektorze, rewirze, który mamy do dyspozycji na zawodach, obsypać porcją ziaren. Podstawa to kukurydza, konopie też możemy dodać i na tym zestawie starajmy się złowić amura. Jeżeli te amury będą, jeżeli złowimy amura, donęcajmy to miejsce. To jest bardzo ważne w przypadku łowienia amuru, żeby donęcać, żeby tam zawsze był pokarm, te ziarna. Wtedy jesteśmy w stanie, gdy nam stado wpłynie, regularnie łowić ryby, szybko zapunktować i zdobyć masę punktów na zawodach, co liczy się przy ogólnej klasyfikacji. Bardzo dobra taktyka jest na amura przy wykorzystaniu różnych aromatyzowanych ziaren. Ja serdecznie polecam i używam ziarna aromatyzowane. Rod Hutchinson ma gotowe ziarna w zalewach. Są słodkie smaki Malberry, Scopex. Bardzo dobre, gotowe. Nie musimy w domu nic aromatyzować. Dodatkowo są w takiej specjalnej zalewie, która powoduje, że one nie kisną. Więc spokojnie możemy nad wodą je używać i nie obawiać się, że nam skisną. Oczywiście nie trzymajmy ich w słońcu. Są też smaki śmierdzące. Małża, krab doskonale sprawdzają się na karpia, przy połowie karpia, więc no bardzo dobre smaki, bardzo skuteczne przede wszystkim i zwłaszcza na zawodach pozwalają nam wyróżnić w znaczny sposób przynętę. Pamiętajmy też, by używać PVA przy nęceniu punktowym, to jest skuteczne. Bullet możemy do tego również wykorzystać, by nasz zestaw się nie plątał w nocy czy w czasie deszczu. Bardzo wygodny, nie powoduje rozpuszczania się jak w przypadku siateczek, więc nie mamy problemu z niczym. Bardzo szybko łowimy, bardzo szybko zmieniamy zestawy, bardzo szybko możemy wyciągać ryby. A wiadomo, jeżeli mamy stado w łowisku, szybkość się liczy. By wyjąć rybę, zaraz donęcić, by pozostałe stado miało na czym żerować, miało pokarm na dnie, a my po prostu jesteśmy w stanie wtedy je regularnie łowić. Donęcanie to też jest kluczowy czynnik na zawodach, by pilnować po prostu łowiska. Jeżeli mamy ryby, czy przepływają ryby, musimy je zatrzymać. To jest mega, mega, mega ważne. Dzięki temu, że jesteśmy w stanie zatrzymać dane stado, my punktujemy, sąsiedzi nie łowią ryb. Bo jeżeli mamy stado w łowisku, kluczowym na zawodach jest to, żeby te stado przetrzymywać i regularnie łowić i przyzwyczaić do tego pokarmu, który my serwujemy, a niektóre serwują inne drużyny. Dzięki tej umiejętności, którą musimy niestety się nauczyć i opanować, musimy na zawodach po prostu zatrzymać rybę i skutecznie ją łowić. Nie ma nic więcej w przypadku zawodów takich czynników, które decydują o sukcesie, jak tylko to, że jesteśmy w stanie zatrzymać rybę i jesteśmy w stanie ją złowić. To jest cały klucz zawodów, to jest cały klucz sukcesów. Co do ilości zanęty, jaką używam, wyjściowo taką bazą jest około 2 kg peletu i pół kilograma kulek na początek, na pierwsze nęcenie, na dany zestaw, na dany marker. 2 kilo peletu, pół kilo kulek, no jest to taka dawka optymalna, która jest w stanie zatrzymać, przynajmniej na początku, może nie zatrzymać, ale zwabić, skusić ryby do brania, jakieś dane statku, które przepływa, czy rybę. Jeżeli mamy brania, wtedy możemy spokojnie donęcać. Jeżeli tych brań nie ma, trzymam się tej ilości zanęty i tym po prostu donęcam, około kilo peletu, 2-3 garści kulek, jeżeli te intensywne brania nie są, żerowanie intensywne nie jest, to jest taka dawka optymalna. Co do miejsca na amura, myślę, że na początek 3 do 5 kg ziaren, no to jest taka podstawa. No jest to nieduża porcja w zasadzie zanęty jak na amura, aczkolwiek no, nie chcę też mieć w łowisku dywanu zanęt, pół worka kukurydzy, który nie jest w stanie żadna drobnica czy ryba zjeść.
Jeżeli mamy wodę, gdzie populacja amura jest szczególnie duża, tą ilość zanęty nawet bym podwoił na pierwsze nęcenie. Jeżeli wiem o tym, że jest naprawdę duża amura w danym łowisku i chcę go łowić, tą zanętę, tą porcję można podwoić i 10 kg na początek. Myślę, że też będzie dobrą porcją i odpowiednią jak na wodę, która ma dużą populację tej ryby. Gdy jesteśmy na zawodach już bezpośrednio, nie zawsze uzyskamy precyzyjne informacje od zawodników, którzy łowią, którzy nie łowią ryby, na temat łowiska, ich stanowisk, przynęt, zanęt, które stosują. Natomiast takim sposobem na zawodach, by dowiedzieć się, co się dzieje na łowisku, które miejsca łowią, w jakich mniej więcej głębokościach, są po prostu sędziowie. Są to osoby, które rozmawiają z zawodnikami, które widzą ryby, które je ważą. No, zasadniczo sędzia praktycznie no, nie kłamie nas i jeżeli zadamy mu pytanie i delikatnie podpytamy kto, gdzie, może na co nawet łowi, na jakich głębokościach, sędzia nam odpowie, udzieli tych informacji, my będziemy mogli to wykorzystać, dostosować. Mamy też wiedzę na temat, czy żerują amury, czy żerują karpie. Wtedy naszą taktykę też możemy dostosować do tego, co się dzieje na łowisku, na innych stanowiskach, więc w zależności jak jest łowienie, jak jest ważenie, w ciągu dnia jesteśmy w stanie 2-3 razy nawet na dobę uzyskać informacje precyzyjne, szczegółowe, na jakim stanowisku, w jakim obszarze żeruje ryba i jaki gatunek ryby. Dzięki temu możemy dostosować naszą taktykę do ryb i do wymogów łowiska. A więc sędziowie są bardzo ważnymi osobami na zawodach. Szanujmy ich. Zawodów, bardzo trudnych zawodów. Ryby nie biorą, bardzo mało jest złowionych ryb.
Jest ostatni wieczór, więc czas zmienić troszeczkę taktykę. Śmierdziele się nie sprawdzały, dlatego postawimy na słodkie smaki. W tym celu przygotowałem mieszankę peletów owocowych, którą podamy punktowo w PVA. Do tego na włos założę ananasową i truskawkową kuleczkę. Mikrokulki 10 mm. Miejmy nadzieję, że taka mała przynęta skusi karpia do brania, szybko skusi do brania. Potrzebujemy ryby, żeby dogonić czołówkę i stanąć się na podium. Niewielkie różnice, 2-3 kg już sprawiają to, że można być na trzecim, drugim miejscu, więc miejmy nadzieję, że zmiana taktyki przyniesie nam chociaż niewielką rybę, co pozwoli nam zająć dobre miejsce w klasyfikacji generalnej. Pelet podamy w woreczku PVA. Kawałek rurki umożliwia nam po prostu szybsze podanie, włożenie peletu do woreczka PVA. Mamy tutaj pelety różnych średnic. Bardzo drobny 4 mm. Pokruszony pelet truskawkowy o średnicy 21 mm. Całą mieszankę bardzo ściśle ugniatamy w woreczku, dzięki temu szybko nam on utonie. W środku nie będzie zbędnego powietrza, które powoduje pływalność woreczka. Cała taka kubka zanęty skupiona jeszcze kolorowej na niewielkiej głębokości jest bardzo atrakcyjna dla ryb. Woreczek mamy już gotowy, ściśle jest upakowany. Wystarczy obciąć rogi, by powietrze, które zbiera się między peletem, miało ujście i woreczek nam doskonale tonął na dnie. I to w zasadzie wystarczy. Teraz tylko zamocujemy przypon do tego, wywozimy zestaw, miejmy nadzieję, że okaże się skuteczny i złowimy chociaż niewielkiego karpia, który pozwoli nam nawiązać kontakt z czołówką. Możemy płynąć, wywozić zestaw. Widać fajnie, rybki spławiają się. Miejmy nadzieję, że im to podpasuje i złowimy jakoś. Płyniemy. Ostatni poranek zawodów, zostało kilka godzin łowienia, część drużyn zaczęła już się pakować, natomiast zauważyliśmy, że ryby zaczęły się spławiać, wychodzić, zrobiły się bardziej aktywne. Myślę, że ci, którzy zostawią wędki do samej dziesiątej, czyli do końca zawodów, do końca łowienia, mają szansę złowić jeszcze jakąś rybę. A sytuacja w chwili obecnej jest taka, że około 3-4 drużyn ma szansę, łowiąc jednego karpia 3-4 kilo, awansować aż na drugą pozycję. Więc do piątego miejsca trwa walka. Jedna ryba decyduje o tym, kto zajmie drugą pozycję. Pierwsze miejsce jest już przesądzone. Na cyplu chłopcy mają ponad 50 kg ryby. Bardzo ładnie łowili, sukcesywnie, regularnie. Więc naprawdę czekamy do ostatniej minuty zawodów. Wtedy dopiero wyciągniemy zestawy. A więc za 2 godziny kończą się zawody. Jesteśmy na piątym miejscu. Walczymy do ostatniej minuty, żeby złowić chociaż małego karpia. Właśnie widzieliśmy, po drugiej stronie siedzi nasz team, Adrian Ciążyński i Mariusz. Złowili właśnie rybę, tak jak mówiłem,
liczą się wędki w wodzie do ostatniej minuty zawodów. Dzięki temu, że chłopcy jeszcze nie zwijali się, czekali na brania, złowili rybę i przeskoczą w kwalifikacji ogólnej do wiele, wiele wyżej pozycji. Zobaczymy, być może nawet awansowali na drugie miejsce. Na końcu wtedy mi dali troszkę ciała, tego nie nie dali, przepraszam. Dostańcie sobie tak. Drugie miejsce, rzutem na taśmę. Pierwsze miejsce, kochani, z wynikiem 44 490. Mój przyjaciel Marek Pasternak i Wojciech Badura. Brawo! I oczywiście Marek ma największą rybę. Dawid od razu dla Marka za największą rybę, 15 610 karp. Brawo! Szóste miejsce, Mariusz Niedźwiecki, Arkadiusz Cichosz, 13 290.